To jest dzień wyjątkowy, dzień, gdzie chcemy podziękować ludziom, których na co dzień często nie znamy, na pewno nie znamy. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną służbę, bo tak to trzeba powiedzieć, pełnią. Ja bym powiedział tak, że to są ludzie, którzy wspólnie z policją, z Państwową Strażą Pożarną, z Ochotniczą Strażą Pożarną, służbami medycznymi i ratownictwa medycznego roztaczają parasol bezpieczeństwa nad wszystkimi mieszkańcami naszego regionu, naszego województwa. Codziennie pod tym telefonem można dzwonić, uzyskać pomoc w razie sytuacji trudnych, które wymagają ratowania życia, zdrowia, bezpieczeństwa mienia, innych ważnych sytuacji kryzysowych. To są ludzie, którzy pełnią bardzo trudną służbę i wykonują bardzo trudną pracę, bardzo stresującą, wymagającą wielu kwalifikacji, są profesjonalistami, potrafią to doskonale robić. Mamy 27 takich operatorów w naszym województwie. Chciałem dzisiaj im podziękować w imieniu ministra spraw wewnętrznych, który też docenił 5 takich naszych operatorów w województwie lubuskim, przyznając im wyróżnienia. Ale przede wszystkim chciałem im podziękować jako wojewoda, który reprezentuje rząd w województwie, za ich ciężką pracę, za im gotowość służenia ludziom i też przy tej okazji zwrócić się do wszystkich Lubuszan, że mogą być bezpieczni, bo tacy ludzie przy telefonie 112 czuwają, ale też prosić po raz kolejny, apelować o to, aby z tego numeru korzystać odpowiedzialnie. Każdy musi przekonać się na własnej skórze. Nie jestem w stanie nikomu zapewnić, że akurat ta osoba tutaj przyjdzie i to będzie praca dla nich. Natomiast co jestem w stanie powiedzieć z swojego punktu widzenia, nie wyobrażam sobie innej pracy, która dawała mi tyle satysfakcji i poczucia wartości jak numer alarmowy. Zdecydowanie największym moim motywatorem jest to, że pomagam ludziom. A chciałam połączyć to z pracą administracyjną, więc dla mnie to jest najlepsze, co może być. Na terenie województwa lubuskiego jest jedno centrum. Ono się mieści w naszym budynku, w naszym urzędzie. I tak naprawdę nieważne, skąd Państwo będziecie dzwonić, z jakiego miejsca na terenie województwa lubuskiego, to połączycie się albo z naszym lubuskim centrum, albo z centrami, które, jeżeli okaże się, że u nas jest, wszystkie telefony są zajęte, bo rozmawiamy, to możecie się Państwo połączyć zarówno z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, jak i lubelskiego i tam może operator odebrać Wasze zgłoszenie. Zachęcamy do tego, żeby przyjść do nas na nabór. Po pierwsze, trzeba być asertywnym, trzeba umieć rozmawiać z ludźmi i to tak naprawdę rozmawiamy tylko przez telefon, ale jednym z elementów, które są obowiązkowe, to jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego. W tej chwili możemy zatrudnić nawet 4 operatorów, bo mamy 4 wolne etaty. Bardzo chętnie przyjmiemy kogoś z językiem ukraińskim. Mamy bardzo dużo osób, które na co dzień mieszkają, żyją wśród nas w województwie lubuskim, a są obywatelami Ukrainy i z językiem rosyjskim.